co jest dobre, a co niedobre w obecnym modelu łowiectwa? Myślę, że sama organizacja polskiego łowiectwa jest dobra, pod warunkiem, że zmienilibyśmy to, że Polski Związek Łowiecki jest jedyną organizacją, która zrzesza w Polsce myśliwych. Jestem bardziej za rozwiązaniem takim federacyjnym, żeby było więcej stowarzyszeń. Wtedy byłaby pewna też konkurencja między tymi stowarzyszeniami i na pewno wyszłoby to dla polskiego łowiectwa na dobre. Myślę, że wybór władzy w naszym Związku Łowieckim powinien być bardziej demokratyczny, że statut powinien być akceptowany przez właściciela albo tego, który reprezentuje własność, jakim jest zwierzyna łowna, a więc ministra środowiska. Dobrze było, żeby ten statut był rejestrowany przez sąd rejestrowy, żeby te instytucje oceniły, czy ten związek jest aby demokratyczny, że tam nie dzieją się rzeczy, które mogą być tylko wykorzystywane przez jakąś wąską grupę ludzi. A więc to wszystko należałoby zmienić. I jeżeli to zmienimy, a wiemy dzisiaj, że przecież uwarunkowania się zmieniły, że mamy inną własność gruntów, na których polujemy, że mamy gospodarkę rynkową. I to się wszystko zmieniło i to już jest, ta zmiana trwa od 23 lat. To musimy też w sposób ewolucyjny dostosowywać nasze prawo łowieckie do tych właśnie zmian, bo w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do przeprowadzenia zmian w sposób rewolucyjny. Tu tylko muszę powiedzieć, że w 2016 roku obcokrajowcy będą mogli swobodnie zakupywać ziemię w Polsce. W związku z tym oni na pewno obronią swoją własność, nie może poprzez prawo polskie i polską konstytucję, ale prawo unijne, które jest jednoznaczne w tym zakresie. Musimy przecież to w jakiś sposób rozwiązać do tego 2016 roku. Za 5 lat mamy zmianę, kończą nam się umowy dzierżawne. A więc też trzeba zastanowić się, czy aby budowa infrastruktury liniowej, myślę tu o autostradach, liniach kolejowych, nie zmieniła naszych obwodów na tyle, że one przestaną w sposób racjonalny, mówię tu i o zwierzynie, i o myśliwych, funkcjonować. A więc to wszystko trzeba zmieniać. Kwestia wycen szkód, które by należało zmienić, chodzi przecież głównie o to, żeby ta metodyka wyceny szkód była taka sama w całej Polsce, żeby sędziowie, którzy rozstrzygają te spory między rolnikiem a kołem, nie interpretowały w sposób różny, tylko żeby to było podciągnięte pod jedną właśnie metodykę, która by była wypracowana przez Polski Związek Łowiecki i stowarzyszenia reprezentujące rolników. Oczywiście tych zmian jeszcze dużo, dużo więcej jest potrzebnych, bo przecież nam potrzebny jest porządny państwowy egzamin. Nie może być tak, że w jednym ręku Polski Związek Łowiecki szkoli, egzaminuje, wydaje zezwolenia. No, jest to troszeczkę taki układ patologiczny. Niby w ustawie jest, że jest to egzamin państwowy, ale on nie ma tak naprawdę charakteru państwowego, ponieważ egzamin państwowy to są pewne takie rozwiązania, które by nie powodowały jakiejś korupcji. Powinno to być mniej więcej tak rozwiązane jak egzaminem na prawo jazdy. Czy ma pan swoją opinię na temat podnoszonego przez Polski Związek Łowiecki zagrożenia prywatyzacją łowiectwa? Ja nie wiem, jak miałoby wyglądać prywatyzacja łowiectwa. Jeżeli jest zwierzyna własnością Skarbu Państwa, to zawsze właściciel będzie narzucał model, jak pozyskanie tej, czy gospodarowanie tą zwierzyną ma wyglądać. I nic się nie stanie bez woli tutaj właściciela, w naszym przypadku ministra środowiska. Na to musi być zgoda ogólna i tutaj nie mamy nic specjalnego do powiedzenia. Ja rozumiem, że prywatyzacja polskiego łowiectwa miałaby polegać na tworzeniu prywatnych obwodów. Uważam, żeby nie było tego zagrożenia, bo jestem przeciwnikiem prywatyzacji polskiego łowiectwa, żeby nie było tego zagrożenia, to musimy spowodować taką sytuację, żeby obwody łowieckie były większe niż 3000 hektarów, czyli ta minimalna powierzchnia obwodów łowieckich to jest 3000 hektarów. Nie ma dzisiaj takiego przypadku, żeby jakiś rolnik indywidualny miał taką dużą powierzchnię gruntów i tu nie ma zagrożenia. I jeżeli jeszcze uznamy, że zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, to nigdy nie będzie mowy o prywatyzacji polskiego łowiectwa. Nie ma takiego zagrożenia. Czy istnieje realne zagrożenie
prywatyzacją lasów? Też nie ma. Nie ma takiego przyzwolenia społecznego i nie będzie prywatyzacji lasów państwowych. Jestem pierwszy, który będzie bardzo mocnym przeciwnikiem prywatyzacji lasów, tylko dlatego, że to jest wola społeczeństwa. Dzisiaj w 80% ponad społeczeństwo mówi, że jest przeciwnikiem prywatyzacji lasów i musimy to uszanować. Nie może garstka polityków zmieniać jakby woli społecznej, społeczeństwa. Jeżeli będziemy mówili o prywatyzacji lasów, to tylko tych, które nie będą stanowiły większej wartości. Małe jakieś laski, małe kompleksy, które z punktu widzenia lasów państwowych nie będą opłacalne do ich użytkowania. W związku z tym to może w takim wydaniu prywatyzacja, ale nie ma mowy o jakiejś powszechnej prywatyzacji lasów. Ja tylko powiem, że niektóre kraje postkomunistyczne, takie jak Czechy czy Litwa, zaryzykowały proces prywatyzacji lasów. Dzisiaj szukają pieniędzy w budżecie, żeby wykupywać te lasy, które zostały już sprzedane wcześniej. Czy koła łowieckie są sukcesem, czy raczej porażką obecnego modelu? One na tyle dobrze gospodarują, że właściwie nie można im niczego dzisiaj zarzucić. Tylko tak jak wcześniej powiedziałem, że wybór władz musi być to demokratyczne, musi to być praworządne. To jest dobre rozwiązanie. Nic nie mam przeciwko kołom łowieckim. Dzisiaj koła łowieckie mówią, że one są samowystarczalne. Dzisiaj się zapyta myśliwego z koła łowieckiego, czy potrzebny jest ci ten organ wykonawczy Polskiego Związku Łowieckiego, jakim jest zarząd główny. To mówią, że niekoniecznie, praktycznie to my nic z takiego specjalnego tutaj od nich nie oczekujemy. My możemy fajnie funkcjonować, dlatego towarzyszać możemy się na różne sposoby, tylko musimy realizować jedną ustawę łowiecką, która będzie wszystkich obowiązywała tak samo. To jest ważne. Co pan sądzi o aktualnych strukturach Polskiego Związku Łowieckiego? Ja myślę, że cały związek jest niestety źle zorganizowany. Organ wykonawczy nie zajmuje się tymi sprawami, którymi powinien się zajmować. Jest tyle spraw pilnych do rozwiązania. Mówię tutaj o takich systemowych rozwiązaniach dla całego polskiego łowiectwa. Podejmują to różne organizacje pozarządowe, ale nie podejmuje to Polski Związek Łowiecki, który powinien być inicjatorem różnego rodzaju zmian. I tak mi się wydaje, że został wybudowany mur między organem wykonawczym i całą strukturą łowiectwa i to tkwi po prostu w takim układzie. To jest bardzo, bardzo złe rozwiązanie. Czy 20 lat po przemianach ma znaczenie, że główne trzy stanowiska w Polskim Związku Łowieckim zajmują osoby bezpośrednio związane z aparatem służb bezpieczeństwa w PRL-u? No tak, ale jest to pewnie też ta sytuacja spowodowana tym, że to właśnie kiedy powstawał Polski Związek Łowiecki, to przecież bezpieczeństwo nad funkcjonowaniem, przecież broni i tak dalej, no to była w ręku ówczesnej milicji, służby bezpieczeństwa i tak to było przez cały czas. Także wydaje się, że dzisiaj tak honorowo te osoby nie powinny już funkcjonować. Powinni powiedzieć, że tak, był to system powszechnie nazwany złym systemem, szkodliwym dla polskiego społeczeństwa i powinni się usunąć z tych stanowisk. Jest dużo ludzi, którzy by nie mieli aż takiego dużego obciążenia. Czy powinien istnieć wewnątrz organizacyjny mechanizm obligujący działaczy do ujawnienia swoich związków ze służbami bezpieczeństwa w czasach PRL-u? Powinien. Czy pan sobie wyobraża na przykład Stocznię Gdańską, w której by w okresie lat 90. rządził pierwszy sekretarz podstawowej organizacji partyjnej? No to jak sobie trudno wyobrazić Stocznię Gdańską, tak sobie trudno byłoby wyobrazić Polski Związek Łowiecki, a tak jest. No, jest to nieprawidłowe. Czy sposób wyłaniania władz, w tym poprzez akceptację odchodzącego przewodniczącego zarządu głównego dla przewodniczących zarządów okręgowych nowej kadencji, to dobre rozwiązanie? Nie, no absolutnie złe. Ja jestem zwolennikiem bezpośredniego wyboru wszystkich funkcyjnych działaczy Polskiego Związku Łowieckiego i takie namaszczanie, powiedzmy, ludzi na niższym szczeblu w zarządzie okręgowym jest absolutnie naganną sytuacją. Dobrze by było, żeby to decydowali o tym myśliwi, bo to jest bardzo ważne. No to ta demokracja bezpośrednia powinna mieć miejsce. To nie jest problem, żeby przeprowadzić wybory bezpośrednie.
w siedzibie zarządu okręgowego, w końcu mamy ich więcej niż województw. Dotarcie do zarządu okręgowego jest żadnym problemem i tak powinno być, a nie ustawiać ludzi, którzy byliby wygodni później na tym zjeździe krajowym i przegłosowywali każdą uchwałę ilością głosów 99% albo 98%. No to są nieznane przypadki w demokracji, ale tak po prostu jest. To należy absolutnie zmienić. Czy śledził pan sprawę niekonstytucyjności sądownictwa łowieckiego w Trybunale Konstytucyjnym? Jaki ma pan pogląd na tą sprawę? Tak, oczywiście. Tutaj głównie chodzi o dostęp do myśliwych, do sądów powszechnych i uważam, że ten element jest niekonstytucyjny w ustawie łowieckiej. Pewnie to będzie tak zrobione jak w ustawie o ogrodach działkowych, że Trybunał uzna, że ten zapis jest niekonstytucyjny. Czy obowiązek przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego jest podobny do tego, jaki w Związku Działkowców uchylił Trybunał Konstytucyjny? Podobny, bo uważam, że każdy obywatel w Polsce zgodnie z konstytucją ma prawo swobodnego stowarzyszania się. No dzisiaj mamy taką sytuację, że nie może się myśliwi, nie mogą się stowarzyszać w innych związkach, które by miały też taką moc jak Polski Związek Łowiecki. Czy prawo do posiadania broni łowieckiej jest dobre, czy też ma słabe punkty? Oczywiście, że ma słabe punkty, ponieważ by trzeba było rozdzielić na przykład prawo uzyskania pozwolenia na broń i przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego. No, możemy sobie założyć taką sytuację, że ktoś z Polaków chce polować za granicą, ale niekoniecznie chce być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, a więc nie może być też właścicielem broni, ponieważ nie kupi broni do momentu, kiedy nie zda egzaminu łowieckiego. Albo nie należy do Polskiego Związku Łowieckiego, bo egzamin łowiecki powinien zdawać w każdym przypadku, ale jeżeli nie należy do Polskiego Związku Łowieckiego, to absolutnie nie może być członkiem, nie może zakupić broni. I to jest nieprawidłowe, niewłaściwe. W jakiej kolejności priorytetów należałoby ustawić zmiany, które pan senator uznaje za konieczne do wprowadzenia w polskim łowiectwie?